powiem o swojej sytuacji. Kiedy ja przyszłam, no to było to pismo i miałam obiekcję, ponieważ tam nie było podstawy prawnej, a wiadomo, że no takiej formy nie ma, bo ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o tym w ogóle nie mówi, bo te pieniądze powinny przechodzić niewykorzystane na rok następny. Czy mogę Pani przerwać? Dlatego ja zapytam, bo tam nie ma podstawy. Na sekundę, bo świadczenia socjalne to nie przechodzą. I to jest normalnie wpisane w ustawę, że muszą... Artykuł 21. Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego przechodzą na fundusz. Czyli dalej na kolejny. Tak. To się zgodzę. I ja dalej jeszcze powiem. Więc ja zapytałam Pani Księgowej, czy to jest zgodnie z przepisem prawa. Ponieważ tam podstawy prawnej żadnego aktu normatywnego nie było wymienionego. I po prostu też się bałam tego, co podpisać. Pani księgowa mi powiedziała, że ona nie wie, ale wcześniej dyrektor już to podpisał, żebym się nie bała. Ja mówię, nie wiem, czy to jest ważne to pismo, proszę się nie bać. I ja w ten sposób to podpisałam. Ja mówiłam każdemu dyrektorowi, że proszę czytać, jeżeli zajmę teraz podpis